Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy znasz różnicę między poszczególnymi typami listingów, takich jak MLS, Exclusive czy Open? Są one zasadnicze. Jakiekolwiek wątpliwości chętnie wyjaśnimy. Po więcej informacji i pomoc skontaktuj się z nami. Żyjemy w szalenie dynamicznych czasach rządzących się prawami rynku i wielkiego kapitału. Nic więc dziwnego, że czasem stajemy przed trudnymi decyzjami finansowymi. Wybór raty hipotecznej może do nich należeć. Może, ale nie musi. Skorzystaj z naszej oferty, a trudne decyzje znów staną się łatwe. Polish Credit Union. To ma sens. The solution to COVID-19 starts with you. Stay home and away from others if feeling ill, even with mild symptoms. Keep 2 meters apart from anyone outside your household, even if they're family or close friends. Wear a face covering inside public spaces and workplaces. Wash your hands often. Take the online self-assessment to learn if you should get tested. Our job to stop the spread is not over. By working together, we will make a difference and keep everyone safe. To learn more, visit ontario.ca/coronavirus. Przedstawimy Państwu kolejną prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, który co 2 tygodnie prezentuje interesujące informacje na temat malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku w historii sztuki nazwanego okresem Młodej Polski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Wśród artystów okresu Młodej Polski było wielu utalentowanych portrecistów. Dzisiaj chciałbym przedstawić najciekawsze osiągnięcia w tej dyscyplinie. Józef Pankiewicz to ciekawy portrecista. Jego portrety cechuje wyciszona, liryczna atmosfera. Portret pani Oderfeldowej z córką, za który artysta otrzymał złoty medal na wystawie powszechnej w Paryżu. Tutaj, jak i w innych portretach, Pankiewicz stosuje technikę renesansowego malarstwa, subtelnego sfumato, która roztapia ostry rysunek. Portret Wandy Kułakowskiej. Tu widzimy dominację zgaszonej kolorystyki, pełnej niuansów. Niezwykle subtelny portret. Bardzo szlachetne malarstwo. Jak większość artystów Młodej Polski, Pankiewicz był zaprzyjaźniony z Feliksem Jasińskim, największym kolekcjonerem i znawcą sztuki. Artysta maluje zjawiskowy portret Feliksa Jasińskiego. To kwintesencja malarskiej doskonałości. Portrety również były tematem w malarstwie Witolda Wojtkiewicza. Obraz, który zrobił na mnie wielkie wrażenie, to Melancholia dziecka. Ukazuje smutne, wystraszone dziecko. Wspaniale, luźno i trafnie namalowany techniką akwareli. Bardzo wzruszający obraz. Portret Bolesława Raczyńskiego, malowany walorowo w tonacjach sepi, ukazuje muzyka wsłuchanego w śpiew i muzykę lalek i kukieł. Jednym z najpiękniejszych to portret Lizy Pareńskiej. Delikatnie malowany, w ciepłej tonacji, oddaje subtelny i melancholijny charakter portretowanej. Również Lizę Pareńską namalował Stanisław Wyspiański. Widzimy zupełnie inny styl i zastosowanie odmiennej techniki pastelowej. Pojawiają się syntetyczne formy obwiedzione ciemną linią, zwane kloazonizmem. Te charakterystyczne, dekoracyjne, faliste linie stają się z czasem dominującym i charakterystycznym elementem malarstwa Wyspiańskiego. Śpiący Mietek to niezwykle uroczy portret synka artysty, malowany bardzo prostymi środkami, swobodnie i szkicowo. W naturalny sposób oddaje charakter i nastrój. Portret Helenki, niezwykle bezpośredni, ukazuje dziecko, które dopiero się obudziło. Jest przeziębione i nieuczesane. Portret Adama Chmiela o bardzo ciekawym i wręcz niecodziennym kolorycie.
Silne rozbicie na ciepłe i zimne strefy koloru nadają wyjątkową dynamikę i ekspresję temu dziełu. To wpływ impresjonizmu. Niezwykle sugestywny i świetnie charakteryzujący jednego z artystów ówczesnej elity młodej Polski jest portret Jana Stanisławskiego. Postać portretowanego wręcz rozsadza format kartonu, sugerując jego wielkość fizyczną i artystyczną. Wyspiański w tej pastelowej technice rozwija swój niepowtarzalny styl. Oszczędna, niezwykle trafna, ale jednocześnie dekoracyjna linia przedstawia modela w bardzo ekspresyjny i trafny sposób. Jedna z ostatnich prac Wyspiańskiego to autoportret wykonany w rysunku o niezwykłej ekspresji i dramacie nieuleczalnie chorego artysty. Bardzo wstrząsający portret. Portret jest jednym z najtrudniejszych tematów w sztuce. Wymaga od artysty nie tylko świetnego opanowania warsztatu, ale unikalnych zdolności do uchwycenia, wydobycia fizycznego i psychicznego charakteru portretowanych. Konstanty Laszczka to niezwykle silna indywidualność o wielkim talencie. To jeden z największych polskich rzeźbiarzy. W jego twórczości rzeźbiarskiej widać wpływ ówczesnych idei i stylów. Wiele jego portretów nosi cechy symboliczne. W formie i tematyce dominuje smutek, samotność, nostalgia. W roku 1899 osiadł w Krakowie. Na zaproszenie Juliana Fołata od 1900 do 1935 roku kierował katedrą rzeźby na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1911 został mianowany rektorem tej uczelni. Tam dał się poznać jako wspaniały pedagog i stał się nestorem polskiej rzeźby nowoczesnej. Jego twórczość cechowała odwaga w ewolucji w tym konserwatywnym kierunku sztuki. Oprócz rzeźby artysta też malował portrety, wykonywał medale, medaliony portretowe i plakiety okolicznościowe. Aby wzmocnić dynamikę i ekspresję, Laszczka stosuje charakterystyczny zabieg non finito, przedstawiając rzeźbę jakby nieukończoną. Zestawiał surowo i szkicowo potraktowaną bryłę z dokładnie i precyzyjnie oddaną częścią portretu. Widzimy to szczególnie we wspaniałym popiersiu Feliksa Jasińskiego. To wpływ Augusta Rodena, który wywarł duży wpływ na kształtowanie się twórczości Laszki w czasie jego studiów w Paryżu. Serdeczna przyjaźń Laszki ze Stanisławem Wyspiańskim i Leonem Wyczółkowskim zaowocowała ciekawymi rzeźbami. Niezwykle charakterystyczna i ekspresyjna jest rzeźba karykatura Wyczółkowskiego. Leon Wyczółkowski często odwzajemniał się swojemu przyjacielowi znakomitymi portretami. Jednym z nich jest autoportret z Konstantym Laszczką. Odzwierciedla on ich serdeczny stosunek i wesołe charaktery. Luźno i spontanicznie malowany ukazuje ich w pracowni rzeźbiarza. Jeden z wielu wspaniałych portretów. Z wcześniejszej twórczości Leona Wyczółkowskiego najbardziej podoba mi się portret Kunegundy Falińskiej, babki artysty. To popis realistycznego warsztatu. Po mistrzowsku operuje światłem, koncentrując się na zadumanej twarzy i rękach. Akcenty bieli kołnierzyka i mankietów wpływają na równowagę optyczną obrazu. Reszta to popis niuansów ciepłej i zimnej tonacji czerni. W obszernej i różnorodnej twórczości Wyczółkowskiego tematyka portretowa zajmuje poczesne miejsce. Jego nieprzeciętny talent portrecisty manifestuje się w ogromnej ilości ciekawych, indywidualnych interpretacji jemu współczesnych. Mimo, że w tych portretach przeważnie stosuje technikę pasteli, to proszę zwrócić uwagę, jak odmiennie przedstawia portretowanego. To nie tylko znakomite oddanie podobieństwa, ale to jest również analiza charakteru i psychiki. Urzekają prostotą ujęcia, bystrością obserwacji i harmonią kolorów. Portrety Józefa Chełmońskiego, Lucjana Rydla i Juliusza Kossaka są tego najlepszym przykładem. Portret Kossaka malował na 2 dni przed śmiercią starszego kolegi, którego bardzo cenił, mistrza akwareli i nestora rodziny Kossaków. W kolekcji portretów malowanych w Krakowie jest bajeczny portret aktorki Natalii Siennickiej-Duninowej. Ta pani o niezwykłej urodzie
staje się symbolem kobiecości. Tu artysta wręcz intuicyjnie, delikatnie ślizga się pastelą, uzyskując bardzo puszyste, subtelne efekty. Prawdziwy czarodziej pasteli. Przyjaźń z Feliksem Jasińskim zaowocowała zainteresowaniem Wyczółkowskiego sztuką orientu. Miało to niebagatelny wpływ na jego twórczość. Powstają prawdziwe arcydzieła. Portrety Jasińskiego, Erasma Baroncza, również wielkiego kolekcjonera i codziennego bywalca w pracowni artysty. Autoportret w chińskim kaftanie to portret, gdzie powierzchnie są niezwykle dekoracyjnie potraktowane i malowane z dużym rozmachem. A skomplikowana gra kolorów zaprasza nas do nasycenia naszych emocji. Tak jak większość artystów młodej Polski, Wyczółkowski pozostawił po sobie znaczną ilość autoportretów. Za portrety te zdobywał wiele prestiżowych nagród w kraju i za granicą. Są one atrakcją dla kolekcjonerów i chlubą narodu w zbiorach muzealnych. Zapraszam Państwa do odwiedzania muzeów i studiowania sztuki portretowej. To niezwykle ciekawa dziedzina sztuki. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!